Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Residenta 2 Remake. Wiecie jak to leci, zostawiacie łapę w górę jak lubicie serię, a ja jadę przed siebie. Co zrobiłem pomiędzy odcinkami? To co mówiłem, czyli poszedłem sobie tutaj na strzelnicę, zebrałem te rzeczy, które tam były, pochowałem wszystko z powrotem, mały porządek i tak dalej. Rolka filmu po przyjrzeniu się etykiecie okazało się dotyczy, proszę państwa, szafki zamkniętej na piętrze 3F na posterunku, tak więc jak w końcu uda się nam dostać z powrotem na posterunek, to wtedy się tam pobawimy i spróbujemy sobie znaleźć, tą szafkę, wywołamy ten film i zobaczę jak to dalej przebiega. A teraz nie zostaje mi chyba nic innego jak odwiedzić więzienie. No właśnie. No właśnie, czemu ja czuję, że rzeczy, które chciałbym zdobyć, będą wewnątrz tych pieprzonych cel i przydałoby się tam wejść? Czy ja dam radę je strzelić w środek tego czoła? O kurwa. No to się nawet udało. Czy to wystarczy? O, nawet nie musiałem do niej strzelać, bo tam nie wejdę. A tu? Tu też nie wejdę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to więzienie da mi jakąkolwiek odpowiedź na pytania, które mam. A nie mam w sumie w zasadzie żadnych pytań, ale nie mam żadnego pojęcia, co dalej ze sobą robić. Lepiej, żeby gościu nas nie chwycił przez te kraty. Nie wiem jak to wtedy działa. Nóż mam, ale powoli kończy mi się jego wytrzymałość. Coś tutaj musi się znajdować, coś co mi w czymś pomoże. To może pomóc. Czy to otworzy wszystkie cele? Nie, dobra. Nie ma jakiegoś zasilania pewnie do tego, więc nic się nie stało. Tak bym obstawiał. Ale coś czuję, że jak to kliknę, otworzy się wszystko. Skąd to wiem? A nie wiem, jakieś takie przeczucie. O! Tu ktoś... Tutaj żywy człowiek jest za... Okej. Real human. Wy ty, kim ty jesteś? Hello, human. You been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Oh, Jesus. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage, believe me! Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out, shit. Coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Hey, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh, kurwa! To jest to, to jest to. Nie, to jest ten gość. Oh, Boże. Oh my god. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. Ona sobie tak po prostu tu łazi? I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Kojarzę Adę. Ona jest bohaterką w którymś późniejszym rezydencie, nie? Parking permit. Ona chyba w czwórce się pojawia? Tak mi się wydaje? No jestem absolutnie w chuj przerażony tym, że ten gościu sobie tam łazi. Wiem w miarę kto to jest. Widywałem na gameplayach, tutaj pewnie... O, muszę jakąś zagadkę ułożyć albo czegoś mi brakuje. Widywałem w gameplayach czy tam na trailerze takiego wielkiego skurwiela w garniturze czy tam w płaszczu z jakąś taką kapeluszem, który trochę tak generalnie żyje tylko po to, żeby nas straszyć. Zabić się go nie da, trzeba przed nim zdupcać. Panel zasilający areszt. Zakładam, że wszyscy to wiedzą, ale ponieważ panel jest cholernie stary, trzeba będzie wymienić te specjalne kostki z obwodami, których już nie produkują. Powinny być jeszcze w generatorowni. Generatorowni.
Podobno w generatorowni została ostatnia kostka, jeszcze jedną ma gość, który zajmuje się naprawą dzwonu na wieży zegarowej. Niech mu ją ktoś zakosi, to znaczy grzecznie poprosi, by ją oddał. No dobra, czyli tutaj nic nie zdziała w tej chwili, muszę jakieś kostki tutaj wrzucić ewidentnie, te dwie pewnie brakujące. A, czyli generatorownia i wieża, ja widziałem te miejscówki. Tu jest pomieszczenie z generatorami, ale nie mam tam jak na razie przejść, tu są jakieś zamknięte drzwi. A tu widziałem, no właśnie, wieżę zegarową i coś czuję, że to narzędzie pozwoli mi wrócić się... Czekajcie, obejrzyj. Korbka pasująca do kwadratowego otworu. Coś czuję, że ta korba jest do tego lewarka, który pozwoli mi tam przejść, przeskoczyć, wejść gdzieś wyżej i generalnie dojść do tej wieży zegarowej całej i zobaczymy potem, jak to będzie szło. Jestem zajebiście przerażony tym, co się tutaj dzieje. Nie, dobra, nie chcę na to patrzeć. No dobra, muszę uruchomić tutaj prąd, żeby gościa uwolnić i w sumie każdego tutaj uwolnić. Jestem absolutnie zesrany, że ten wielki gościu tutaj zaraz do mnie przyjdzie. Tutaj nie przejdę, co? Co się tam znajduje? Jakaś jedna wielka cela to jest. No dobra, okej, to ja sobie teraz maszeruję, spaceruję. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dokąd mam teraz iść w ogóle? Czy ta dupa mi otworzyła na przykład jakieś drzwi? Gdzie ona jest? Jak ona się porusza? Przejdę tędy? Nie przejdę tędy. No to wracam w takim razie na teren parkingu. Bo tutaj nic innego teraz nie zdziałam. Panel drzwi elektrycznych. Dupa. Znajdź panele zasilające. Wyjdźmy tędy. Tutaj nic. No i z powrotem na parking. I trochę jestem w kropce. Nie wiem, co ze sobą teraz zrobić tak naprawdę, bo... Tutaj już byłem wszędzie i wszystko zwiedziłem tak naprawdę. Te drzwi dalej są chyba zamknięte, tak jak były zamknięte wcześniej. Tu jest to pomieszczenie z generatorami, ale tutaj jest jakieś przejście, przez które nie przejdę. No ale nie ma chyba nic lepszego do roboty, jak tam pójść i to po prostu sprawdzić. Ekwipunku... No mam tą korbę. Kwadratowy otwór. Może ta korba się przyda wcześniej niż tam do tego lewarka, o którym myślę w tej chwili cały czas. No ale to się zobaczy. Podejdźmy tutaj, tam była strzelnica, wszystko ogarnięte. Te drzwi się same z siebie nie otworzą. Nie wiem, co je otworzy, ale mam nadzieję, że się ostatecznie dowiem. Tutaj nic. Dobra, przejdźmy jeszcze raz przez psiarnię zatem. I na lewo. I potem znowu... Będziemy teraz szli w lewo, w prawo, w lewo, do przodu i w lewo. I tam, mam nadzieję, znajdziemy jakieś odpowiedzi. Te pieski już tutaj na szczęście nie szczekają. Jak mi żal psów, tak te niech giną. No a tamten ziomeczek, który gdzieś tam cały czas się na nas czaił, no to trochę nieprzyjemny. No i popatrzmy na tą sytuację. Ty, tutaj ta korba pasuje, okej. Okay. Ty, gdzieś jeszcze widziałem to z tą korbą, użyj. Czy ja ją odzyskam potem? No dobra, okej, okay. No to już wiem, gdzie iść. Ale teraz gdzieś z tyłu mojej głowy cały czas siedzi mi myśl o tym wielkim dzbanie. Dobra, korba do mnie wróciła. Czyli jeszcze do czegoś mi się przyda. Widziałem gdzieś przedtem jakiś znaczek, gdzie tą korbę można by jeszcze użyć. Ale gdzie? Podziemny zakład może gdzieś tutaj? Gwiazdo dźwigni T. Nie, to nie jest to. Chyba nie tam, tak mi się wydaje. Albo pewnie nie będzie pasowało. Nie wiem. Będę szedł przed siebie i jak się zatnę, to muszę pamiętać, że w tamtych pomieszczeniach coś się właśnie jeszcze kryje. Okej. Okay. Na pierwszy rzut oka bezpiecznie. Gdzie ja teraz w ogóle jestem? Pomieszczenie z generatorami, dobra. Przystąpmy do powolnego przeszukania okolicy. Co to jest? Część elektroniczna. No to tyle znalazłem. To się cieszę. Tiru riru, obejrzyj. Czegoś się dowiem jeszcze więcej. Mogę otworzyć, wyjąć, żeby inny model mieć w ekwipunku. Ty, spacja. Mogę otworzyć, proszę bardzo. Dobra, mała część elektroniczna, o to nam chodziło. I on też mogę sobie w sumie obejrzeć. Specjalna część do panelu. O, wygląda jak taki dziwna wtyczka do kontaktu, tylko że zamiast wtyków są śruby. Jak to niby ma tam wejść? Nie wiem. Dobra, przeszukując dalej. Coś tu pewnie spotkam. Mam takie, jakby słyszę jakieś dziwne odgłosy. Coś tutaj jest jeszcze do roboty? No oczywiście, że coś jest jeszcze do roboty. Jak żeby inaczej? Czuję, że pan lizak może mnie tutaj gdzieś zaatakować. Nie wiem czemu, ale tak jakoś czuję. Roślinkę sobie wezmę. Poproszę. Słyszałem w ogóle jakieś teorie, że Resident 2, ten remake, jest zrobiony na tyle sprytnie, że lekko dobiera nam poziom trudności i rzeczy, które mamy jeszcze do roboty, względem tego, ile mamy na przykład zasobów. No i mi dobiera jeszcze szczególnie w jakiś ułatwiony sposób, no bo gram na tym asystowanym trybie.
Bo to była odpowiedź na pytanie, o co jak walczę z bossem, skończy mi się amunicja i generalnie wchodzę na tą walkę z bossem i jestem totalnym zerem i nie mam nic. No i porada to, próbuj dalej, w końcu się uda, bo gra rzekomo inteligentnie jest w stanie dobierać to i owo. Dobra, coś tutaj mogę włączyć, wyłączyć, czy ja muszę się... Potwierdź. Czy ja muszę trafić w te czerwone? To trafiło chyba w czerwone, to nie za bardzo. O Jezus Maria, dobra. Chyba muszę trafić tak, żeby one były na czerwonych, dobra. To podnosi lekko wolty i lekko ampery. Okej. To podnosi mocno wolty i 0 amperów. Wiecie co, ja sobie to zapiszę. Gdzie ja mam mój długopis? Mój wierny długopisie, który wspierasz mnie w tylu seriach, które teraz nagrywam. Zniknąłeś, zostawiłeś mnie, nie mam czym pisać. Kto by pomyślał, że moim problemem przy nagrywaniu będzie to, że nie mam czym pisać? O Jezus Maria, naprawdę, ty! Ej, cześć, słuchajcie ludzie, bo wiecie, macie czasem taki problem, że nie macie czym pisać? No bo ja właśnie na taki problem natknąłem się teraz i oczywiście ułożyłem wszystko w moich pudełkach, ale nie wiem gdzie, co mam. Aaa, fantastycznie. Mam długopis. Piszę. Dobra, okej. No to zapisujemy w takim razie. Ja lubię sobie rozwiązywać takie rzeczy. Pierwszy switch. To sobie oddzielę. Pierwszy switch. Ampery 5. 5 amper dodaję i tych voltów 1 volt. Drugi switch. Cyk. 0 amper oraz 4 volty. 4 volty. Fantastycznie. Trzeci switch. Robi nam 4 ampery oraz 3 volty. Na numerki najlepiej to jest zrobić. Szczególnie, że mamy te skale wypisane tutaj. A czwarty switch daje nam 2 ampery oraz 5 voltów. No dobra. I teraz układ równań, moi drodzy. Muszę mieć 5 lub 6 amper oraz do tego muszę mieć 7, 8 albo... No najlepiej to w sumie... Nie, tutaj 5, 6, tutaj jeszcze 7. No najlepiej chyba 6 amper i 5, 6, 7 i 8 voltów, nie? 8 voltów. Czy ja to osiągnę? 6, 2... Tak, trzeci i czwarty switch. Ta-da-da! No dobra, coś się otworzyło w takim razie. Widzicie, szybka matematyka. O kurwa. Pieseł? O Jezus Mare, no tam mi się drzwi otworzyły, a teraz otwiera mi się tutaj jakiś pieseł. O Jezus Mare, nie, czekajcie. Muszę ogarnąć, a te drzwi otworzyłem, okej. No dobra, o, przeskoczy, fantastycznie. I zdupcył jeszcze, chodźże tutaj. Jak już do mnie przyłazisz, to walcz, psie. Głowa? Poszła głowa? Nie żyje? Czy psy są tak samo zdradzieckie jak zwykłe zombiaki w tej grze? Nie jestem do końca pewien, ale będę na razie maszerował dość spokojnie. Nie chcę nikogo tutaj wkurwić, ale dobra, podbiegnę sobie troszeczkę. Broń przeładowana. Bojowa muzyka, mam wrażenie, tak trochę się teraz wyłączyła. Więc może nie będzie aż tak źle. Wow! Spierdalaj! Giń! O, trafiłem super w kratę. Oj, z dupca tam gdzieś mega daleko. Czy to są te psy z psiarni, które się uwolniły? No tam go nie sięgnę chyba. Dobra, nie będę marnował pocisków, bo to bez sensu. Czyli teraz muszę się wrócić oczywiście całą tą drogę i przejść przez naszą ukochaną psiarnię. Jezus Maria, ta nazwa... Już mi się nawet nie podoba! Gin! O, kolejny. Jeszcze raz. Okej, gotowe? Fantastycznie. 5-6 pocisków i wyjebane. Pieseły. Ja tu byłem wcześniej? To jest psiarnia? Mam wrażenie, że jakoś inaczej to wygląda. Chyba, że... O kurde, mol! Mam wrażenie, że jakoś tak rozświetliło się to wszystko, ale jest taka opcja w sumie, przecież włączyłem jakieś prądy tutaj. To trochę więcej światła jest wszędzie, nie muszę już łazić z tymi. Nie muszę już łazić z latarką. Lornetką. Może nie będę się śmiał, okej. Wyjdzie wszystkim na dobre. Ojejujej. Dobra. Przed siebie w takim razie. No przed siebie i przed siebie. Boję się, znaczy mam taką cichą nadzieję, że w tym odcinku nie spotkam jeszcze pana Big Chungusa, który gdzieś nas tutaj cały czas ściga. No ale kto wie. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Chciałbym wrócić, poczytać komentarze, w których mnie pocieszacie. Dasz radę. Rób z nim tak i tak. Tędy dasz radę przejść.
I dopiero potem nagrać odcinek, kiedy atakuje mnie wielki skurwiel. Zastanawiam się też, jak szybko wysiądzie mi gardło teraz. Czy ja wróciłem na teren posterunku? Je, boa! Nice, boa! Ej, to mi się podoba. Co tutaj leży? Pociski! Tak poproszę. Jeden? Jeden czy więcej? Nie wiem, czy do końca to przejrzałem. Pomieszczenie socjalne. Otwarte! Czemu tutaj się nie świeci światło? To jest save pointcik. O, jak miło, jak dobrze. No, światło to mogę sobie włączyć. Oj, to lubię. Że w takich miejscach mogę sobie włączyć światło. Jest spokojnie, mogę się wychillować, umyć ręce. Amunicja do maga. Tylko, że nie mam jeszcze pistoletu mag, więc mi się nie przyda. Cyk, frajerze. A zniszczę, już jak jedno mi tu leży, to zniszczę. Część elektryczna. A to nie wiem, gdzie ja mam wsadzić, ale na pewno się przyda. Na razie wrzucę jednak w bezpieczne miejsce. Dobra, wydajny prog. Gdzie jest moja skrzynia? Czas na małe zarządzanko. To schowam. Maga na pewno schowam. Jedna roślinka, druga roślinka. To mi się na razie nie przyda. To wyjmę, jak będę wracał, żeby jedno i drugie wpiąć naraz. Ten kluczyk jeszcze mi się przyda. To mi się przyda. Amunicja, flashbangi, wszelkie inne duperele. To się przyda. Ten znowu kolejny kapelusz! Co ten kapelusz oznacza? Dlaczego ich tyle jest tych kapeluszy? Czy one należą do tego frajera? Połącz. Proszę. Trochę pocisków. Zawsze dobra rzecz. Oj, okej. Okay. Ten super proch schował. Pocisków do strzelby zdobywam na tyle, że jestem zadowolony. Zwykłego prochu mam trochę mniej, bo sobie zrobiłem paczkę amunicji do pistoletu. Korzystam z niego jednak najwięcej. Mam strasznie dużo zioła i strasznie dużo leczniczych rzeczy, więc... To napawa mnie optymizmem, troszeczkę mniej przez to się przejmuję czymkolwiek, co może mi się stać, ale to dobrze, to dobrze. Ja tam się z tego cieszę. Dobra, ruszamy jeszcze trochę poeksplorować w tym odcinku, bo zakończyć teraz to by była hańba fest. Mam tylko nadzieję, że żadnego lizacza tutaj nie ma. Mogę zabarykadować okna, co? Przestałem nosić dechy przy sobie, ale dobra, może tego nie pożałuję. O, a jednak, chyba pożałuję. O Boże, dobra. Zabarykaduję. Mam trochę tych desek, wezmę i zabarykaduję. Zanim on to rozwali, to jeszcze mam dobrą chwilę. Tych desek mam zresztą 4. No chyba lekko skrócę ten odcinek, bo... Bo po prostu już nie wydala mi lekko gardło. Mega paskudnie się to wszystko zgrało, muszę przyznać. Dobra, trzymam kciuki, że zombie będzie za głupi, żeby podejść do okna obok i... Jezus, ale... Son of a bitch. A gdzie moja latarka? Nie mam w ogóle mojej latarki, a chciałbym mieć. Fajnie, że ten w ogóle tryb asystowany, nawet jak jest zajebiście ciemno mi... Ty, a tutaj jeszcze jeden sobie coś je. Siema. O, strzelanie w tył głowy też wydaje się być dość skuteczne. To ten się do okna dobija? Ty tak hałasujesz? Ty tak hałasujesz, weź się uspokój. Dobra, już myślałem, że jakiś kurde... Kolejny na mnie jedzie, ale to nie to. Tutaj animacja mu się grzmociła. A tutaj mam tą część elektryczną dać? Nowy nóż też mam, bardzo miło. Trochę zużyty. A to dziwne, że znajduję lekko zużyty nóż. No dobra, i się muszę cofnąć do skrzynki. Mordo! Pronto giń! Ty! O Jezus Maria, jacy oni żywotliwi są, Boże. Dobra, wiecie co, ja tam i tak zaraz będę szedł, to się nimi zajmę, tylko muszę tę część elektryczną wziąć ze skrzyni. O, dobra, schowam tego noża, mam już dwa lekko zużyte noże przy sobie. I wyjmę tą część elektryczną, cyk. Okej, okej, dobra. Idziemy, trzeba będzie do nich tutaj dziabnąć i strzelić. Zapewne. Nie będą zbyt mili. Oj, panowie. O, temu się udało go rozwalić. Temu też! O, jak miło! O, muszę wam przyznać, taka eksplozja z ich głowy jest dla mnie znakiem, że udało mi się. Że to jest to. Jakieś nazwisko było na tym napisane. Oj, ojej. To jest to! To jest ten gościu! Nie! Tyle razem przeszliśmy, on teraz się czołga przemieniony. No nie chcą umierać! Ej, te zombie są jakieś totalnie nienormalne. Łamią kod zombie łamią. Tak nie powinno być. Tak po prostu nie powinno być. No dobra, no okej. Czyli teraz damy radę wrócić sobie normalnie tam, gdzie byliśmy. Siemano. Sala obserwacji, sala przesłuchań. Tam się pewnie jakoś górą dostanę, nie? Bo jak przejdę tą biblioteką,
Przez te drzwi będę na tym głównym holu, wejdę do wieży zegarowej, wejdę tutaj, potem wschodni magazyn, balkon, tymi schodami zejdę sobie, tutaj jest dach, biuro komendanta i tak dalej. Więc tak będzie wyglądał progres tego całego zwiedzania od teraz, tak myślę. A na razie... O Jezus Maria, tutaj mam wrażenie, że za każdym razem jest coraz paskudniej, coraz więcej rozjebu tutaj widać. Przejdę sobie tędy. Mam wrażenie, że muszę się gotowić na spotkanie z naszym kolegą, którego niedawno opuściliśmy, tylko że przemienionym. Mam przynajmniej nadzieję, że jest oświetlenie tutaj, takie jakie było. No, w miarę. Dobra, chodźmy sprawdzić, co tam z nim. Co tam u niego słychać? Pewnie nie jest za dobrze, coś tak czuję. Żyje! O nie. Marvin! O no. Przykro mi, Marvin. Nie trafiłem jeszcze! Marvin, marnuje na ciebie pociski! Nie denerwuj mnie! O nie, granatem nie chcę rzucać! Czekajcie, to jak to się ekwipuje w ogóle? Cyk? Wyposaż. O, i wtedy pod spacją mam, co? Wstanie jeszcze? Nie wiem. Cyk! O Jezus, serio! No Jezus, jak to znowu robi graba, to już trudno to powstrzymać. Dobra. Przykro mi, Marvin, czas odejść, okej? Okay? Dziękuję ci za twą służbę, ale już zdupcej. No, mam nadzieję, Leon, mam nadzieję, bo jak nie, to przejebane. Dobra, okej, okay. Mamy plan w takim razie. Co mi się tutaj jeszcze przyda? Nie jestem pewien, trochę mi się nie podoba, że tak się przekopuje przez te wszystkie pociski. Amunicja, przedmiot, pomocnicza, zasób. O, mam tylko 3 prochy. Mogę sobie jeszcze jedną paczkę zrobić. Mam jeszcze trochę tych pocisków, no mam 50, więc... O, 24 tutaj, 25 tutaj. Wydajnego prochu też całkiem sporo mam, więc do shotguna mogę porobić. No muszę uważać z tym strzelaniem, bo jakby w tym odcinku i w zeszłym sobie na strasznie dużo pozwalam. Więc lepiej jakbym był troszeczkę ostrożniejszy. Dobra, do przodu zatem. Plan jest taki, mam moją korbę. Tak więc chcę przejść, tak, chcę przejść sobie do góry. O, do góry, w lewo, do tamtego pokoju. Te zombiaki jakoś tam zlurować na drugą stronę pokoju na przykład. Użyć korby, znaczy nie wiem w sumie, czy to tak podziała jak chcę. Ten się ruszy jeszcze, nikogo tu nie ma. Dobra, czy ta korba podziała z tym? Nie, no ona nie podziała przecież chyba. No nie mogę jej użyć, to do czego ja mam to kurwa użyć? Mam kod do tamtej całej tej, do jakiejś szafki. No i znowu mam teraz problem. Drzwi z zamkiem elektronicznym, komputer. Co ja takiego mam przy sobie, co może mi się przydać? Kwadratowy otwór. Ty, wait a fucking second, tutaj jest gniazdo korby. To ja tam muszę iść, chyba, od tamtej strony. Może? No w sumie warte sprawdzenia. Czemu? Ojej, wyjechałem myszką na drugi ekran, jak to się stało? Na raczej drugi komputer. Dobra, to spróbuję, ta korba już tam powinna pasować. Mam wrażenie, że to, że... że to był właśnie taki kwadratowy otwór, jaki jest nam potrzebny. No ale to się zaraz okaże. Dobra, amunicja jest. Nie jest źle, nie jest źle. Muszę przyznać, dobrze się bawię w tej grze. Fajne jest to odkrywanie tego wszystkiego. Najbardziej satysfakcjonujące momenty są te, w których, wiecie, nagle mam takie, ty, to pasuje do tego, z tym pójdę tam i potem zrobię tu i tak dalej. I to są najfajniejsze momenty tego wszystkiego. No i dobra, to się kręci. Czy będę mógł się pozbyć tej korby, czy może ona jeszcze gdzieś będzie potrzebna? Czyli jednak do tej całej sprawy podejdziemy troszeczkę od dupy strony. Korba jeszcze... Korba niepotrzebna, to wyrzuć. Wydupcaj z mojego ekwipunku, nie zajmuj miejsca. Tamten kluczyk jeszcze do czegoś mi się przyda, więc go trzymam. Dobra, co my tutaj mamy? Figurkę do zestrzelenia, ale nie będę marnował amunicji na to, naprawdę. Nie interesuje mnie to jakoś strasznie. To jest jaki klucz? Cyk. No nie, takiego nie mam, to nie ten. Ojej. Ktoś mi chyba powiedział, że generalnie tych drzwi kier się nie da otworzyć jako Leon, tylko da się otworzyć jako Claire. Tylko że na razie, no, do Claire nie mam za bardzo dostępu, więc nie ma o czym gadać. Dobra, no to, kurde, iść do góry czy na dół? No, progres mówi tak naprawdę do góry, a co się stanie, jak zejdę na dół? Tutaj mamy jakieś pierdołowate pokoje, szczerze mówiąc, więc obczaiłbym najpierw, co się na dole znajduje. Czy będzie tutaj w ogóle zasilanie, czy może z latarą? O, oczywiście, że latara. Lampa tu, lampa tam. No kogoś tutaj słyszę, jakiegoś przyjaciela. Siemano. Daj mi spokój. Lepsze rzeczy mam do roboty niż niańczenie cię. Tego jebacza bym zabarykadował. Proszę bardzo. Czy to było mądre użycie desek? Tak mi się wydaje, bo reszta okien jest zabarykadowana. Tutaj mam kolejne serduszko, którego nie otworzę. Claire!
Dlaczego ten Claire zarobił tyle pieniędzy i dlaczego ja nie mogę tutaj się dostać? Niesprawiedliwe. To jest dyskryminacja mężczyzn. Tego nie otworzę, a tutaj... O, to za to! Nie, tego też nie mam. O Jezus Maria. No cóż, to będę mógł otworzyć wtedy, kiedy będę mógł otworzyć archiwum. Ale wait, to jest Kier? A to jest Karo. O Jezus Maria. Aha, czyli mam prawie wszystko oprócz tego, czego potrzebuję. No dobra. Czyli na dole nie zrobi nic. Dlatego muszę iść na dół. Aha, dobra, rozbił okno. No fajnie, no zużyłem te dechy, ale nie mam tutaj nic do roboty, więc za bardzo teraz nic nie podziałam. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Przyznam się wam szczerze, chciałbym teraz kontynuować, ale nie za bardzo dam radę. No dobra. Wydupiaj. Będzie zaliczone. Będziemy kończyli ten odcinek, zanim pójdziemy do góry. Czuję, że jakieś mocne gówno się tam odjebie, kiedy znajdę drugi, tą całą kontrolkę drugą. Dlatego na razie zakończymy. Bo moje gardło już totalnie mi nie daje spokoju. Ja cały czas czuję, jak zaczyna drapać. Tak więc odcinek jest troszeczkę krótszy po tym, jak, nie wiem, ostatni był lekko dłuższy. Nie jestem do końca pewien, ale jest jak jest. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Kolejne będę już nagrywał po powrocie z mojego wyjazdu. Mam nadzieję, zdrowy. Myślę, że możemy nawet celować w 2 odcinki dziennie. Tak więc będzie, myślę, fajniej. Dojebiemy Residenta 2. Przejdziemy go. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapę w górę, jak się podobało. Ja uciekam. Pa, pa.